Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym w odpowiedzi na wszystkie te pytania związane z magią urody, z pielęgnacją włosów, z pielęgnacją skóry, z pielęgnacją paznokci. Czyli jak można magicznie wpłynąć na nasze ciało materialne, na nasz wygląd, aby nie tylko coś polepszyć, nie tylko zahamować proces starzenia się skóry, ale również coś zmienić w naszym wyglądzie. W roku 2011 i roku 2012 przygotowałam dla Was filmy na temat pielęgnacji włosów, pielęgnacji skóry, paznokci. I te filmy przedstawiają moje spojrzenie na cały temat urody, takiej typowo fizyczne, czyli jakie olejki stosować, jakie mieszanki stosować i tym podobne. I tutaj na moim blogu razem z tym filmem umieszczę te stare filmiki, abyście mogli sobie zerknąć od tego najstarszego do najnowszego, ponieważ nic wielce w tej pielęgnacji się nie zmieniło. Czyli jeżeli kogoś interesuje typowo temat takiego fizycznego wykorzystania różnego rodzaju środków roślinnych, to w tych filmach znajdziecie odpowiedź. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tym tematem z punktu widzenia bardziej magii, a także odpowiedzi na Wasze ostatnie pytania. Moi drodzy, co można zrobić, jak można wpłynąć magicznie na nasz wygląd? Temat również skomplikowany, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Magicznie można przygotować wszelkiego rodzaju mikstury, wszelkiego rodzaju napoje, a także pożywienie, które programujemy na osiągnięcie danego celu. Czyli jeżeli chcemy mieć piękne, długie paznokcie, skupmy się na takim przykładzie. Skupmy się na paznokciach. Ktoś chce mieć długie, piękne paznokcie. Stosuję już wszystkie moje rady, tak zwane fizyczne, czyli co wpływa na te paznokcie psychosomatycznie, czyli na przykład, jeżeli ktoś jest sfrustrowany, ma uraz do jednego z rodziców, będzie paznokcie obgryzać. Jeżeli natomiast popracujecie nad tą przyczyną psychosomatyczną i ten uraz, w jaki sposób, na przykład terapeutycznie, zostanie usunięty, to możecie przejść do dalszego etapu, czyli tak zwanej właściwej pielęgnacji, na przykład poprzez polerowanie. Ale można również, moi drodzy, wpłynąć na to magicznie. Jeżeli cokolwiek jecie, cokolwiek pijecie, to możecie tą potrawę czy ten napój zaprogramować na osiągnięcie celu. Czyli Wy stawiacie ten napój przed sobą, czy tak pożywienie. Następnie kładziecie Wasze dłonie powyżej, zamykacie oczy i możecie to wykonać w taki sposób, że zaczynacie od rozmowy z siłami wyższymi, czyli prosicie anioły, prosicie siły wyższe, aby dały Wam tą siłę, tą energię, aby tą potrawę magicznie zaprogramować, i wówczas wyobrażacie sobie, że spływa na tą potrawę światło, a razem z tym światłem Wasza wola, aby mieć długie, piękne paznokcie. Wy możecie to wyrazić w formie zaklęcia magicznego, czyli moim pragnieniem jest, aby ta potrawa przyjęła energię wszechświata i dała mi długie, piękne, zdrowe paznokcie. Wy możecie to oczywiście całkiem inaczej sformułować, ponieważ każdy z nas musi używać swoich własnych reguł, nie jakichś obcych, wymyślonych przez kogoś innego. Wy skupiacie się i wysyłacie tą energię do tej potrawy. Następnie, jedząc lub pijąc, cały czas wyobrażacie sobie, że ten napój i ta potrawa magicznie daje Wam te piękne, długie, zdrowe paznokcie.
To wymaga troszeczkę wprawy, troszeczkę koncentracji, ale dla chcącego nie ma nic trudnego, czyli jestem pewna, że to Wam się uda. To jest takie bardzo, bardzo proste energetyzowanie, które każdy z Was może wykonać przy odrobinie chęci, dobrej woli i takiego naprawdę skoncentrowania się na tym, co robicie, a następnie również koncentracja na tym jedzeniu i napiciu. Czyli jeżeli taką potrawę przygotowaliście, to oczywiście nie konsumujecie jej oglądając telewizję, tylko dalej myśląc o tym, jaki skutek ma przynieść. To jest praktycznie taka technika, którą stosujemy na tych pierwszych stopniach w rozwoju maga czy czarownicy, ale jestem pewna, że każdy sobie świetnie poradzi, czyli nie jest to nic skomplikowanego i oczywiście, jeżeli nikt z Was wcześniej takich rzeczy nie robił, to należy to powtarzać systematycznie, na przykład przez miesiąc i obserwować efekty, a następnie zapisywać je w Waszej księdze praktyk. Czyli magiczne energetyzowanie potraw, magiczne energetyzowanie wszelkiego rodzaju kremów, odżywek, wszystkiego, co spożywacie i czym nacieracie Wasze ciało. Czyli można to wspaniale połączyć te praktyki takiej zwykłej pielęgnacji z naenergetyzowaniem takiego olejku, takiego kremu czy takiej mikstury, którą żeście przygotowali w danym celu. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Jeżeli nie, bardzo proszę pytać w komentarzach. Następnie postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, a jednocześnie odpowiadając na nie dowiecie się wielu, wielu ciekawych innych rzeczy związanych z magią urody. Pytanie od Ani. Kochana Mario, ja mam dwa pytania. Czy można w sposób naturalny wpłynąć na powiększenie się piersi, zioła i maści? Moja droga Aniu, naturalnie można wpłynąć na powiększenie tych naszych kobiecych atrybutów piękna. Nie trzeba tutaj korzystać z lekarza i tak zwanych silikonowych wkładek, które każdy na pierwszy rzut oka już widzi, że są sztuczne i one właściwie nie dodają Wam wcale urody, tylko może raczej takiego fleru, takiego wyglądu, takiej sztucznej plastikowej lalki. Czyli według mnie lepszym sposobem jest na energetyzowanie jakiegokolwiek olejku do masażu. Na przykład firmy Kadi. To są naturalne olejki, które mogę Wam polecić, ponieważ sama je stosuję. I na takiej samej zasadzie jak energetyzowanie napoju czy pożywienia, tak samo energetyzujecie ten olejek, wyobrażając sobie, że on będzie miał wpływ na powiększenie Waszych piersi. Następnie tym olejkiem nacieracie i masujecie piersi przez na przykład miesiąc lub 3 tygodnie, codziennie 5 do 10 minut. Czyli przy pomocy szczotki, taki masaż na sucho lub przy pomocy Waszych własnych dłoni 5-10 minut dziennie, jednocześnie wyobrażając sobie, jak one mają wyglądać, czyli jak ma wyglądać ich struktura, ich skóra i wielkość. I wierzcie mi, moi drodzy, że w przeciągu tego miesiąca zauważycie bardzo, bardzo duże i pozytywne efekty. Czyli masaż, szczotkowanie, a jeżeli używacie olejków czy maści, to można je magicznie zaprogramować na osiągnięcie tego celu. Można również ćwiczenia wszystkie, które mają na celu tutaj wzmocnienie tych mięśni klatki piersiowej przy pomocy hantli, przy pomocy ćwiczenia na drążku, podciągania się na drążku, czy pompek, czy jogi, która ma również za zadanie tutaj wzmocnienie tych mięśni. Również będzie to miało pozytywny wpływ. Kolejne pytanie. Ten film starałam się dla Was nakręcić wczoraj, ale był bardzo, bardzo silny wiatr, co widzieliście na tym filmiku z tak zwanymi niewykorzystanymi fragmentami. A dzisiaj, moi kochani, pada deszcz, więc również są idealne warunki, w cudzysłowie, do kręcenia filmu, ale ten temat Wam obiecałam i dlatego ten film koniecznie dzisiaj nakręcę. Jest to zaplanowane w moim czasie pracy z Wami. Kolejne pytanie, również od Ani. Jak radzić sobie z tak zwanymi pajączkami na nogach, czyli z tak zwanymi popękanymi naczynkami?
Moi kochani, popękane naczynka, one bardzo często występują właśnie u kobiet na nogach, jeżeli dużo stoicie, jeżeli dużo siedzicie. Występują również na twarzy, jest tak zwana cera naczynkowa, gdzie mamy takie popękane naczynka krwionośne. I z czym to jest związane? Jest to związane z kruchością naczyń krwionośnych, czyli w waszym menu, w waszym jedzeniu brakuje czegoś, by te naczynka uszczelnić. Jest bardzo, bardzo wiele roślin, które zawierają na przykład rutynę, które zawierają witaminę C, które zawierają krzemionkę i które po ich spożyciu uszczelniają nasze naczynia krwionośne, również witamina K. W mojej książce, jak dobrze pamiętam, Magiczna Kuchnia, macie zawsze takie spisy, która witamina występuje w jakich roślinach i w jakich owocach. I tak na przykład witamina K występuje w awokado, w ziemniakach, w brokułach, w kapuście, w rzepie. Tak, to chyba wszystkie takie główne produkty, główne rośliny, w których ona występuje. I warto spożywać ich duże ilości na surowo, czyli w tak zwanych smoothie, czyli tych drinków owocowych, musów owocowo-warzywnych, który jeden z nich przedstawiłam dla Was na moim tutaj kanale z filmami. Kolejna rzecz to jest rutyna. I ona, jak sama nazwa mówi, występuje na przykład w rucie, ale także w mięcie, w berberysie, podbiale, tak, to chyba wszystkie takie główne rośliny, w których ona występuje. Jeżeli o jakiejś zapomniałam, napiszę dla Was na moim blogu pod tym filmikiem jeszcze raz te najważniejsze informacje. Następnie krzemionka, która występuje głównie w skrzypie i tutaj bardzo wiele osób chce zbierać samodzielnie skrzyp. Tutaj taka moja malutka przestroga, są dwa rodzaje skrzypu, jeden z nich jest szkodliwy, jeden z nich jest dobry. Jeżeli nie macie pewności, który skrzyp jest właściwy, to lepiej kupić go w aptece czy w sklepie zielarskim. Czyli to usztywnienie naczyniek krwionośnych, pada niesamowicie deszcz, mam całe mokre włosy. To uszczelnienie naczyniek krwionośnych zaowocuje tym, że one przestaną się pojawiać te tak zwane pajączki. Można również wykorzystać suplementy diety, ale pamiętajcie, moi kochani, bez talku, bez jakichś dodatków zwierzęcych, na przykład żelatyny. Są firmy, które produkują suplementy diety bardzo takie naturalne, nazwijmy to w ten sposób, bez tych dodatków szkodliwych i do takich należy sięgnąć, na przykład sproszkowane ginkgo biloba, sproszkowany kasztanowiec i to Wam również pomoże, aby wzmocnić ją od wewnątrz. Można natomiast tak samo jak przy poprzednim temacie korzystać z wizualizacji, że te naczynka są silne, mocne, że są uszczelnione i wówczas również ta dolegliwość zostanie zminimalizowana. Także masaże przy pomocy szczotki, które omówiłam dla Was w jednym z moich filmów. Również będzie ten filmik na blogu. I one również idealnie się sprawdzają. Ruchy okrężne zawsze od dołu w górę, w kierunku serca, ręce. Można także delikatnie szczotkować twarz. O tym nie mówiłam w poprzednim filmie, ale można również albo ją oklepywać przy takiej cerze również naczynkowej, a także delikatnie ją szczotkować dobrą, mięciutką szczoteczką. To też wspaniale ale wpływa na ukrwienie i wzmocnienie tych naczyń. Kolejne pytanie, moi kochani, to są pytania od Brygidy. Kochana Mario, ja mam własne kręte, bardzo delikatne włosy. Bardzo się plączą i robią się dredy. Czasami ich nie mogę rozczesać, tylko po umyciu. Używam tylko w miarę naturalnych rzeczy. Sprawdzałam Twoją mieszankę, jednak moje włosy usztywnią i plączą się, są sztywne. Masz może jakiś pomysł na ugładzenie, żeby loki zostały i dobrze się rozczesowały, czyli były miękkie? Moja droga Brygido, w tym filmiku na temat pielęgnacji włosów przedstawiłam dla Was trzy rośliny. Amla, Shikakai, Reta, czyli orzeszki piorące.
Jeżeli ona usztywnia włosy, należy zrezygnować z rety, czyli z orzeszków, a stosować tylko shikakai lub tylko amlę. I ona będzie te włosy bardzo, one będą mięciutkie. I zawsze po umyciu płuczemy włosy w zimnej wodzie z dodatkiem octu. Naturalnego octu, winnego lub jabłkowego. Moi kochani, to jest również taka wspaniała metoda czarownic. Ocet ma właściwości ochronne. On chroni Was przed obcym wpływem i dokładnie tak samo wpływa bardzo pozytywnie na całe Wasze ciało, czyli powstaje taka otoczka ochronna także na Waszych włosach, przez to będą się one również lepiej rozczesywać. Przez chwileczkę muszę przerwać ten film, ponieważ bardzo, bardzo pada. Może przestanie za chwileczkę. Octu winnego lub octu jabłkowego lub z taką malutką kropelką soku z cytryny, naturalnego soku z cytryny, nie, broń Boże, kwasku cytrynowego, który jest produkowany syntetycznie, czyli sok z cytryny, i wówczas włosy powinny być miękkie. Można również stosować wizualizację, rozmowy z aniołami, wszelkiego rodzaju praktyki magiczne, które mają za zadanie zmiękczenie włosa od wewnątrz. I również warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli włosy się plączą, to jest to z jednej strony pozytywny, a z drugiej negatywny znak. Ponieważ bardzo często włosy plączą się, gdy przyczepia się do nas obca energia, energia wiedźm. Często mówi się tak, że w Twoim otoczeniu jest jakaś wiedźma, która wplątuje się we włosy, lub w Twoim otoczeniu jest bardzo wiele duchów natury, które igrają z naszymi włosami, wplątują się w nie, robią sobie różnego rodzaju takie właśnie sploty, loki, i to jest również taki malutki sygnał, że jesteś bardzo wrażliwą osobą i takie duszki po prostu grają z Tobą, z Twoimi włosami. Czyli można na to wpłynąć poprzez wizualizację, poprzez medytację, gdzie wyobrażasz sobie, że masz piękne, miękkie włosy, które układają się w piękne, naturalne loki, a z takich środków naturalnych ocet, czyli ten idealny sposób czarownic również na ochronę, i to, jak widzicie, wszystko jest ze sobą powiązane, czyli ten ocet, który jest jednocześnie środkiem ochronnym przed obcą energią, będzie wpływał na te energie wplątujących się z krzatów i duchów tak zwanych natury, i również te włosy będą mniej narażone na takie energie. Często można również zauważyć plątanie się włosów, jeżeli sama masz właściwości magiczne, właściwości takie bardzo, bardzo silne energetycznie, czyli ujawnia się ta wewnętrzna wiedźma. Na to również warto by zwrócić uwagę. Po maleńkiej przerwie zrobiłam taki daszek z poduszki nad kamerą. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób to się utrzyma, aż przestanie padać. Czyli wracając do naszego tematu włosów. Drugie pytanie od Brygidy jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Kochana Mario, pisałam wcześniej o swoich kręconych włosach, bardzo, bardzo cieniutkich, i problemach z rozczesywaniem i dredowaniem. Jest jeszcze jeden problem. One nie rosną od lat. Mam taką samą długość. Nieważne, czy podcinam je, czy nie. Nie rosną. Tak jakby ta długość była jedyna możliwa. Oczywiście poza skróceniem. Za każdy pomysł, w tym oczywiście psychiczny, będę bardzo wdzięczna. Wszystkiego co najlepsze. Brygida. Moja droga Brygido, ja miałam przez wiele, wiele lat problemy właśnie z tym, że włosy nie rosły, a raczej odłamywały się mniej więcej na tej długości, i nigdy nie mogłam mieć tych włosów dłuższych. I ja poradziłam sobie właśnie przy pomocy tych proszków roślinnych do mycia, a także olejków do olejowania włosów, czyli tutaj bardzo często pytacie mnie o firmy. Ja nigdy żadnych firm nie polecałam, ale to pytanie się bardzo, bardzo często pojawia. Ja stosuję olejki firmy Kadi. To są olejki naturalne, olejek z amli, a także olejek na porost włosów i olejek na tak zwaną podrażnioną skórę głowy. I to idealnie wpływa na jakość, na ilość, czyli tych włosów jest więcej i przestały się one łamać. Można również stosować tak mniej więcej od połowy nacieranie włosów olejem kokosowym, czystym olejem kokosowym, a następnie ich mycie. Ponieważ najczęściej problemem jest nie to, że włosy nie rosną, tylko problemem jest to, że one się odłamują mniej więcej tutaj w połowie
i dlatego nam się wydaje, że one nie rosną, ale one się po prostu odłamały. To jest taki sposób typowo fizyczny. Natomiast psychiczny to są również wizualizacje, czyli wyobrażanie sobie. Najczęściej, najlepiej leżąc wieczorem w łóżku, gdzie macie taki spokój, taki... Możecie się zająć tylko i wyłącznie wami, aby leżąc w łóżku wyobrażać sobie, jak te włosy, najpierw ta skóra głowy staje się taka lekka, tak jak gdyby przestała uciskać, jakby nagle odprężyła się, a następnie wyobrażam sobie, jak te włosy rosną, jak są silne, 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 bo pamiętajmy, że włosy są naszymi antenami, antenami, które łączą nas ze światem i są bardzo, bardzo ważne. I dlatego mnie osobiście niesamowicie podoba się pomysł, że mężczyźni zapuszczają włosy. Mimo tego, że nie każdemu może te włosy pasują, ale z punktu widzenia energii, mężczyzna, który będzie miał długie włosy, on będzie bardziej połączony, połączony z naturą, połączony z tym wszystkim dookoła nas. Dlatego, moi kochani, pamiętacie w tych starych kulturach, Indianie, Norwedzy, Wikingowie, pamiętacie z pewnością, Germanie, ci mężczyźni mieli długie włosy i to dodawało im siły, wewnętrznej. Na to warto by zwrócić również uwagę. To są chyba wszystkie pytania Brygidy. Jeszcze sprawdzę. Tak. To jest wszystko. Czyli ten olejek na porost włosów, również firmy Kadi można stosować, a także to właśnie tą wizualizację, czyli od środka. Kolejne pytanie to są pytania Adriany. Witam serdecznie Pani Mario. Chciałam się zapytać, jakich olejków można użyć na długie włosy, aby były ożywione i lśniące? Tutaj znowu to sama odpowiedź. Według mnie najlepsze są olejki firmy Kadi, czyli olejki naturalne, wegańskie, bez jakichś dodatków sztucznych, syntetycznych. Ja takie olejki stosuję i u mnie się one wspaniale sprawdzają. A mam włosy z natury bardzo, bardzo cienkie. Są one tutaj taką atrakcją w Portugalii, bo u nas, moi drodzy, tutaj jest taki zwyczaj, że jeżeli kogoś dobrze znacie, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, to na powitanie całujemy się w dwa policzki. Ja osobiście tego nie lubię, bo nie lubię, gdy ktoś wchodzi jak gdyby w moją aurę, ale jest to tradycja i byłoby po prostu niegrzeczne, aby tego odmówić. Za każdym razem zdarza mi się coś takiego, że ludzie się zachwycają, jakie to są cienkie włosy, jakie są niesamowite, jak takie pajęczyny, a jest mimo tego ich bardzo, bardzo dużo. I jest to rzeczywiście coś bardzo, bardzo innego niż tutaj na południu, gdzie te kobiety mają piękne włosy. Takie grube, takie lśniące, naprawdę piękne, ale nie są one takie delikatne. Czyli na moich bardzo delikatnych, bardzo cienkich włosach, które z natury są takiego koloru, jak widzicie, czyli taki kasztan od słońca, są czasami bardzo, bardzo jasne, praktycznie przechodzą do blondu. Jeżeli bardzo dużo przebywam na słońcu, tutaj staram się przebywać troszeczkę mniej, bo słońce jest bardzo silne. Na moich włosach te olejki się idealnie sprawdzają. Kolejne pytanie. Drugie pytanie również. Chciałam się zapytać o pielęgnację ciała. Co zrobić, aby pozbyć się trądzików w naturalny sposób? Może jakiś olejek, maseczki? Pozdrawiam serdecznie, kochana Mario, Adriana. Moja droga Adriano, trądzik to jest coś bardzo, bardzo skomplikowanego, ponieważ trądzik jest związany z akceptacją siebie. Jeżeli występuje, to wskazuje na to, że tutaj nad tym należałoby popracować, na tym, aby bardziej siebie zaakceptować, swój wygląd, swój charakter, swoje pochodzenie, swoje talenty itd. I on powinien się zmniejszyć lub zniknąć. Również idealnie jest oczyszczać skórę, naprawdę bardzo dobrze oczyszczać skórę. Tutaj też o to mnie bardzo często pytacie, czy są jakieś naturalne kosmetyki, które można gdzieś kupić, ponieważ nie każdy z Was ma ochotę, czy czas, czy tą wiedzę, aby kosmetyk wykonać własnoręcznie. I tutaj również w opisie polecę Wam dwa peelingi, które można stosować do oczyszczania skóry, które są gotowe, czyli nie trzeba ich robić i są dosyć dobre. Można tak mniej więcej powiedzieć, że sprawdziły się one u wielu moich przyjaciółek, które również nigdy nie miały czasu, aby przygotować to samodzielnie. I ja również je przetestowałam, aby móc tutaj
wypowiedzieć się na ten temat. Tak, bateria jest prawie pusta, tak wiem. I dlatego, moi drodzy, te mogę Wam polecić z czystym sumieniem, czyli oczyszczanie skóry. Ale trądzik należy jednak zwalczyć od wewnątrz. Można również przy pomocy wizualizacji wyobrażać sobie, że akceptujemy siebie, że kochamy siebie, że dobrze się czujemy we własnej skórze i on sam z siebie zniknie. Pamiętacie, moi drodzy, już mówiłam to w jednym z moich filmów, że trądzik najczęściej pojawia się w tym okresie dojrzewania, czy mniej więcej tak do 20 roku życia, bo wówczas mamy ten problem z tą akceptacją nas. Jesteśmy inni niż nasi rodzice. To również jest temat na osobny film, dlaczego rodzimy się w tej czy innej rodzinie. Jeżeli Was ten temat interesuje, bardzo proszę w komentarzach, to taki filmik przygotuję. I również to jest związane z tą samoakceptacją. A także picie herbatki z fioka trójbarwnego również wspaniale wpływa na to. Ale oczyszczanie skóry to jest podstawa, ale nie takie, moi kochani, bo czasami jest tak, że przesadzamy z czymś. Czyli nie jakieś chemiczne peelingi enzymatyczne i tym podobne, bo to Wam tylko zaszkodzi. Po prostu mechaniczne oczyszczanie skóry, oklepywanie skóry, używanie szczoteczki takiej do masażu, to również idealnie wpływa i ten trądzik zniknie. Ale praca od wewnątrz jest najważniejsza. Kolejne pytanie.